nie, że szkoda się truć. Przecież to straszna trucizna, ale rak, rak. Przecież rak lubi alkohol. Alkohol no, lubi rak. Ani alkohol, ani papierosy nie są potrzebne. No, no widzisz, jaka ty jesteś mądra. No, 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 no. I najlepiej to sobie człowieka, wiesz, dobrze pojeść i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy, co są potrzebne człowiekowi do życia. Oczywiście. Po co to się truć? Byle jakimś no, a Marek, Marek to wie, czy wódeczka, wódeczka nie poje, a później on się mówi, że do mnie, że odchudza, wiesz? Ale to może on sam to niekoniecznie tak to lubił, ale wiesz, żeby się pokazać, żeby z kimś, wiesz, z pijakami, no. No ale kiedyś chciała mu dać piwo, to piwa nie chciał, to powiedział, że piwo mam dać tobie, że on woli wódkę, wiesz? Ale słuchaj, ja ci coś powiem, on dobrze wie, że on ma duże pieniądze do zapłacenia za to mieszkanie, że on musi mieć i potem jak od ciebie tak żebrał te 35 zł, no to właśnie z myślą, żeby za światło, z myślą, żeby za mieszkanie, bo to wszystko bardzo dużo kosztuje, on o tym dokładnie wie. Ale słuchaj, ile kosztuje mieszkanie, to ja wiem, ile ciśnie kitu, bo no. Ja mu kiedyś powiedziałam, on mi tam wciskał kit, ile kosztuje to woda, ile to, nie? Tak. A ja bym go przestań pierdolić bzdury, bo ja mam równorzędne mieszkanie takie, jak przykładowo ty u wujka, nie? No. I po prostu za mieszkanie tam są opłaty 400 zł, nie? No, no. No to ty płacisz w granicach 400 do 500 zł, ale nie więcej, ja mówię, a ty zaraz wymyślasz o 1000 zł i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, no to nawet za te Orange, wiesz, chciał 290, czyli ja patrzę tu 41 zł do zapłacenia i potem nagle była windykacja, bo on raz tych 290 nie zapłacił, wiesz, w ogóle i tego. I on będzie się teraz zarzekał, wiesz? Zarzekał się. No bo on będzie żerował na tobie, żebyś ty mu bezczelny, dał. Ale słuchaj, bezczelny, on dobrze wie, ale jeszcze tobie też mówił o tej windykacji, że tam gdzieś do Wrocławia pójdzie. Ja mówię, do dupy pójdzie, nie do Wrocławia, pójdzie tu, gdzie masz te zaległości i głównie tu i oni nie ustąpią. Przecież wiesz, co może być. A słuchaj, szczególnie firma Kruk nie ustąpi. No, Kruk, to jest biżuteria. Nie, Kruk to nie jest firma. To jest firma widenkacyjna. A tak, no. No i oni nie popuszczą, oni latami się trzymają i na wszystkie sposoby robią, żeby spłacić ludzi. Ludzie spłacili pieniądze. Ale słuchaj, jak pracują i normalnie pieniądze dostają, to tam wchodzą im na wypłatę, na to, na tamto, może wszystkiego nie mogą, ale ten Wisław Przybyłowicz, co ja go tutaj trzymam trochę, mi tutaj dopłaca, to on powiedział, że na szczęście z zasiłku nie mogą nic ściągnąć, żadnych pieniędzy. No to, ale co tam, jak on ma 600 zł? No. No wiesz, ale jak będą chcieli się uczepić, to się uczepią też zasiłku. No. Komornik jest po prostu nieobliczalny, rozumiesz, i on jak będzie chciał ściągnąć pieniądze, to ściągnie wszystko po trupach i nie będzie patrzył na to. No, widzisz, ale to... Ludzie są nauczeni coś wziąć i nie oddać, rozumiesz? Najmniej będzie mógł właśnie z tego zasiłku, ale wiesz, robią wszystko, ale zobacz, teraz ta linia Mysia i ten kościół rządzi i teraz tym Żydom nie dają, wiesz, jeszcze ja bym się cieszyła, żeby tym Żydom zabrali te galerie, sztukę i kino i teatry, wiesz, bo w Teatrze Wielkim też, proszę ciebie, jak ta Zofia tutaj, Maciąg ten biegły, nie biegły, to ta Litka jest biegły sądowy, były, stara baba już niedługo zdechnie, ale po prostu ta Zofia Maciąg, niemiecki tłumacz, ona mówi, że ten Dąbrowski w Teatrze Wielkim, to, że jakiś komuch, że coś kręci. Ja mówię, on bardzo kręci. Były piękne portrety artystów na pierwszym piętrze, na foyer, na ścianie. Była Elżbieta Hoffman, był Bogdan Hoffman, Modrzejewska. Wszyscy były stroje w muzeum teatralnym. Stroje Elżbiety Hoff, Jadwiga Królowa Polski. Wszystko było, a teraz nic nie ma. Tych portretów nie ma. Jest goła ściana. No wiesz, tak zobaczyć nie mogą oni, bo jeżeli to jest wpisane w majątek narodowy, rozumiesz, to też tak zobaczyć wszystko nie mogą, to po prostu może poszło do muzeum albo gdzieś, no bo z tego się też trzeba rozliczyć, to nie jest takie proste, wiesz?
No ale wiesz, zawsze było Muzeum Teatralne. Ja wiem, że nawet jak była przerwa, to się chodziło do Muzeum Teatralnego. Niby to Muzeum Teatralne jest, ale tam nie ma tych eksponatów, które były, że strój takiej modrzejewskiej, stary strój. Jest tylko takich parę rzeczy w gablotach, gdzieś tam na rogu stoją, no bo wszędzie musi być to muzeum. Ale tam, gdzie jest tu galeria, tam galeria, to są tylko wernisaże, na których ja jestem też obecna i bardzo jest fajnie, ale tych starych rzeczy nie ma, są tylko nowe jakieś, co kto namaluje, to powieszą, to wisi miesiąc czy dwa. Potem następny wernisaż wisi miesiąc czy dwa. Ale tych starych strojów rzeczy nie ma, oni tak tu pokręcili, żeby ludzie nie czuli tradycji, żeby nie pamiętali historii i tak chcieli otumanić. Ja o tym mówię, że teraz im już na pewno niedługo wszystko zabiorą, bo zobacz, ta linia Mysia, tak się boją, że już cały Sejm już we władaniu mają. Wszystko, wszystko, wszystko. I tu kraczą te Żydy na Czerskie 80 w Radiu Tok FM. Są tak wściekli na tego papieża i na tego Rydzyka i na Dudę i na tą Szydło, że już naprawdę chyba no, będą chcieli coś z nimi zrobić. Co to będzie? Posłuchaj, ja tam nie mam nic przeciwko Dudzie ani Kaczyńskiemu, ale chociaż nie rządzi partia PO. Partia PO by więcej sprzedała jak partia PiS, bo partia PiS chociaż są Polakami i ciągną wszystko to, co do kraju. A przede wszystkim nie wpuszczają tych imigrantów socjalnych. Rozumiesz, o co chodzi? No. No, czyli więcej dobrego zrobią, jak zrobi partia takodowcy, czy te PO-wcy, czy cokolwiek. Oczywiście, bo wiesz, już by tutaj rotunda któryś raz leciała. Tam z powodu gazu, a tu wiesz, z powodu obrazu. Albo ten centralny by leciał, to oni tutaj 10 lat go odremontowywali, to teraz by, wiesz, w jednej sekundzie. Coś ty. No. Także wiesz, tak naprawdę, że możemy być wdzięczni dzięki Unii, bo gdyby nie Unia, to wiele rzeczy byśmy nie mieli, rozumiesz? I nawet dzięki euro i tak dalej, jak spójrzmy pod uwagę, to się rozwija nasz kraj tylko dzięki Unii Europejskiej. Bo żeby nie Unia Europejska, to byśmy byli dawno w ciemnej dupie, rozumiesz? Oczywiście, to zacofani i nowy świat byłby nieodbudowany, czy krakowskie. No, i byśmy byli, wiesz, pod rozbiorem Polski. Oczywiście, no.